kto ma pracowników, kto zatrudnia ludzi albo ma pod sobą ludzi? Mamy trochę. Twoi pracownicy muszą bardziej wierzyć w to, co robią. W ciebie oraz w to, co robią. W produkt i usługę. Klient to samo. Musi wierzyć w ciebie jako człowieka. Dlatego odpowiednie budowanie relacji i odpowiednia prezentacja produktu jest niezwykle istotna. Teraz, aby to było możliwe, musisz znać trzy rzeczy, o których dzisiaj. Liczby, sposób prowadzenia rozmowy oraz źródła pewności. Teraz czym są liczby? Krótko. Każda osoba, która pracuje zawodowo, musi znać pewne liczby, które określają jego pracę. Oprócz pensji, bo tą liczbę każdy ma w głowie. Teraz jakie liczby wpływają na to, że ty zarabiasz więcej? Przykładowo, ja zarabiam więcej dzięki temu, że na przykład na moim webinarze czy na szkoleniu otwartym będzie nie 10, albo 100. Albo 10 zamiast jednego, zgadza się? I to jest mój cel, jednym z celów biznesowych. Ale inną liczbą nie jest to, czy was jest tutaj 500 czy 800, tylko jest tak zwana konwersja, która tak naprawdę decyduje o tym, ilu z was coś ode mnie kupi albo nie. Bo będę miał dzisiaj dla was propozycję. Różne liczby trafiają do różnych ludzi. Co to znaczy? Konwersja właśnie versus wynik. To znaczy kiedyś jako przedsiębiorca uważałem, że moim celem jest jak najwięcej zarobić w kontakcie z klientem na webinarze, na takim spotkaniu, na stoisku, w jakimkolwiek biznesie. Ale tak naprawdę nie jest istotna ilość, tylko konwersja. To znaczy konwersja na przykład ze 100 spotkań, jakie miałem, 10 osób kupiło. Konwersja jest ile? 10%. I teraz idea polega na tym, żeby mierzyć konwersję, a nie ilu osób się odwiedziło, bo niektóre osoby mogą mieć konwersję 10%, jak wezmą 10 spotkań będą miały, to sprzedadzą jednemu klientowi. Ale jeśli, i teraz nie muszą uczyć się prowadzenia lepszego spotkania, bo niektórzy idą na szkolenie sprzedażowe z przekonywania, jak prowadzić lepszą konwersację. Jeśli mają 10% skuteczności, to jest to genialny wynik. Nie na koncie, bo jeden klient to za mało, ale 10% konwersji to jest dobry wynik, więc to oznacza, po prostu musi robić więcej spotkań. Bo jak będzie robił więcej spotkań, to będzie miał 10 sprzedaży. Tak samo jest z przekonywaniem szefa. Jeśli pójdziesz raz, to zazwyczaj ci się nie uda. Po prostu. Jak pójdziesz trzeci, piąty raz na różne sposoby, to konwersja będzie ci się zwiększać. Twój klient kupuje albo twój szef kupuje twój pomysł też ze względu na różne liczby. Na przykład w różnych branżach, gdzie social media, Facebook ma znaczenie, jednych klientów przekona, żeby coś kupić, ilość fanów. Mówi, o, ci to mają dużo fanów, dużo ludzi, którzy krążą w social media. I kupują. Dlaczego? Bo mają social proof, dowód społeczny. Ale inni mówią, mnie nie obchodzi, ile ty tam masz oglądalności na YouTubie albo ile ty masz ludzi na stoisku czy w sklepie. Mnie interesuje miesięczna liczba zamówień. Jak dowiedzą się, ilu klientów zamawia miesięcznie, to powiedzą, o, jak klienci u was zamawiają, to ja u was też zamówię. I teraz, jeśli jesteś sklepem internetowym, to może cię w ogóle nie obchodzić, ile masz fanów na Facebooku albo odwiedzi, ale pochwal się, ile ludzi kupuje. Ale jeśli mało jeszcze ludzi kupuje, to pochwal się liczbą pod tytułem, ile ludzi wchodzi na twoją stronę. I okazuje się, że różne liczby mogą w różny sposób przekonywać ludzi. Pracownika co może przekonać? Albo pensja, albo jego postęp. Teraz pytanie, jak możemy mierzyć postęp pracownika? Poprzez jakie liczby? Poprzez ilość spotkań, poprzez właśnie sprzedaż, poprzez ilość projektów? Teraz okazuje się, że kiedy pracuję z ludźmi doradczo, to pytam ich, jakie są twoje liczby? Przez jakie liczby ty mierzysz wynik? W chwili, kiedy nie mierzyłem liczb konkretnych w swoim biznesie czy w swoich firmach, ciągle miałem poczucie wewnętrznego konfliktu, jakiegoś napięcia, stresu. I nie musiałem go wewnętrznie poprzez psychologię czy coaching przepracowywać. Wystarczyło, że uporządkowałem swoje liczby i wiedziałem, co z czego wynika, ilu klientów gdzieś musi być, ile spotkań muszę z pracownikiem zrobić, żeby on zainteresował się moim pomysłem i robił to z motywacją. Gdy zrozumiałem pewne liczby, to zacząłem czuć kontrolę nad tym, co robię. I okazuje się, że nie potrzebujesz iść do psychologa, terapeuty, coacha, żeby często zlikwidować stres, tylko potrzebujesz poznać swoje liczby.